kochani, witam w kolejnym vlogu. Jak widzieliście, kolejna podróż przede mną. Akurat jestem tym razem w Gdańsku na plaży Jelitkowo. Bardzo piękna plaża. Jestem tu pierwszy raz w życiu i bardzo mi się podoba. W tym vlogu nie będę dużo gadał, będę tylko pokazywał wam tutaj miejsca z Jelitkowa, z jeszcze innych plaż. Będzie dużo materiału, także będzie pewnie to podzielone na dwa odcinki, może na trzy. No zobaczymy, ile będzie materiału. Na razie plaża Jelitkowo, Gdańsk. Popatrzcie sobie. Sopot. Tak to wygląda. Nie wiem, czy widzicie tam statki. Idziemy zobaczyć statki. Podejdę bliżej. Całkiem inna plaża. Całkiem inny piasek tu jest. I tam w oddali pływają statki. Tam jest port. Daleko. I jesteśmy w Jelitkowie na plaży. Tak jak mówiłem, dużo nie będę mówił. Będę tylko opowiadał, gdzie jestem. Powiem tylko to, to, to i będą ujęcia, nie? Żeby nie było za dużo materiału. Przejdę się tam kawałek. Zobaczymy, co tam jest. Wydaje, jest taka dopływ rzeczki czy coś. Już będę wiedział, co to jest, to wam napiszę na dole. Kurczę, ciekawe, czy widzicie te statki tam. No jest normalnie ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jacht jeden. Jest niesamowite. Robi to wrażenie. Zobaczcie jeszcze z tyłu. Może będzie widać te stateczki za mną. Wieterek wieje, pogoda ładna, akurat się trafiła. Nie deszczowo. Idziemy zobaczyć, co tutaj mają ciekawego. Kurczę, fajnie to wygląda, taka bawialnia dla dzieci w wodzie. Strumyczki jakieś ekstra. Muszę się podpytać albo przeczytać, co to jest takiego. Ale wygląda fajnie, zobaczcie, się dzieciaczki bawią. Pluskają się w wodzie. Płyciutko. Taki skwerek fajny. Nie będę wchodził, bo nie chcę mi się błotów ściągać na razie. Może kiedyś pójdziemy sobie brzegiem zobaczyć tutaj, co tu się wyrabia. A tu w siatkóweczkę sobie grają. Widzicie? Plażówka. Siatka plażowa. Fantastycznie. A muszelek pełno. Przyjedziemy tu następnym razem z Kornelią. Takie widoki. I takie rzeczki porobione. No, fantastycznie to wygląda. Można do Sopotu iść nawet piechotą. Tam gdzieś Sopot jest. Zobaczymy tutaj, co się dzieje w tym strumyku. Kochani, byłem na plaży w Jelitkowie. Jeszcze tu sobie posiedzę, porobię parę jeszcze ujęć, może później zdjęć.